Witam wszystkich serdecznie na drugiej serii Daily Challenge. Dzień 11. A w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć to, co zaczęliśmy w ostatnim odcinku, czyli regeneracja pada, jeżeli będzie do czego go tam przyczepić, abyśmy mogli przylutować nasz rezystor odpowiadający za podświetlanie matrycy, bo jest to bardzo ważny rezystor. Więc nie przedłużając, zabieram się za czyszczenie tego miejsca i zaczynamy. Po lewej stronie widzicie schemat, na którym było widoczne, jak ten rezystor jest umiejscowiony. Potem pokażę Wam jeszcze, do czego on powinien być podłączony. A teraz zabieram się za skrobanie w zasadzie tej dziury w tym laminacie, bo na razie to nie wróży nic dobrego, nie widać tam, żeby było do czegokolwiek to można przylutować. A nie chcę skrobać za głęboko, bo kolejne warstwy mogą okazać się masą albo czymkolwiek innym. Teraz użyłem troszeczkę pasty lutowniczej. Pasta lutownicza lepiej nam tam spenetruje tą całą dziurę. I jeżeli będzie jakiś punkcik miedziany, czyli przelotka o wielkości no nie grubsza jak ludzki włos, no to może nam się uda przylutować nasz drucik. Albo coś spenetruje tą całą dziurę. Cyny mam dość. No coś tam widać. Taki maleńki punkcik miedzi. Porównując, to jest coś takiego, jakbyście chcieli dwa włosy ze sobą skleić końcówkami do siebie. No to sami sobie wyobraźcie, jaka jest to końcówkami do siebie szansa, żeby to się dobrze trzymało. Jeżeli się nam dobrze sklei i byśmy to utwardzili, no to spełni swoje tutaj zadanie, zastosowanie i to, co powinno spełnić, ale jeżeli okaże się, że drucik nam nie trzyma, no to niestety niczyja w tym wina. Cała praca pójdzie na marne i będziemy musieli drutować do tego rezystora dolna część, jak już mogliście zauważyć, jest połączona z tym układem, z trzecią kulką z prawej strony układu. Z lewa, z prawa nic nie znaczy. A górna część tego rezystora jest połączona z drugiej strony płyty do padów i układów, które były wymieniane, więc będziemy musieli wtedy, gdyby nam się to nie udało, przeprowadzić taki drucik na drugą stronę płyty. Na razie próbuję właśnie zrobić tutaj małego pada z tego drucika, ale żeby to zrobić, to muszę najpierw to przylutować do tego punktu.
musimy z tego drucika ściągnąć izolację i gorącym grotem, jak już będzie drucik przygotowany, będę próbował przylutować ten drucik do tego punktu. Niekiedy się takie zabiegi udają, a niekiedy niestety trzeba ominąć to i poprowadzić drucik z innego miejsca. Ale specjalnie dla Was pokażę, jak to się robi. Niestety nie mam wpływu na to, czy tam będzie do czego przyczepić, czy nie, ale jak to można wykonać, pokażę. Więc jeżeli jeszcze nie lajkujesz, zalajkuj. Jeżeli nie subskrybujesz, subskrybuj. Każde przesunięcie, drgnięcie to jest, a wy nie widzicie, no właśnie, dopiero teraz zauważyłem, że wy tego nie widzicie, więc przesuniemy sobie zaraz kamerkę. W zasadzie to jest taki moment, kiedy nie widzicie, to możecie zerknąć poniżej i kliknąć dzwoneczek. Tak, ale ja już powiedziałem, że można wykorzystać to na kliknięcie subskrybuj albo dania lajka, a my zaraz to przestawimy. I będzie widać z powrotem to, co robimy. No i teraz powinniście to widzieć. Teraz oczyszczę sobie to miejsce. I spróbujemy jeszcze raz. Jak widzicie, drucik jest przycynowany. Jest niewielki. Teraz musiałbym go delikatnie zgiąć. I muszę go spróbować bardziej pocynować, żeby było do czego przylutować ten rezystor.
No i nie wytrzymał próby czasu. Nie, jak widzicie, nie było już do czego się tam przykleić. Więc zabieramy się za plan B, czyli przylutujemy sobie rezystor dolną częścią do pada, który jest, a do górnej części przylutujemy sobie kabelek, który przeciągniemy koło układów i wyprowadzimy na drugą stronę i tam go podlutujemy, a potem wszystko zabezpieczymy to solder maską. No niestety czasem tak jest, że musimy wykonać jakieś inne czynności. Miniaturyzacja nas pokonała. Za mały element żeby się pod niego podlutować. Albo go już tam nie ma wcale. I rezystor tutaj sobie podlutujemy. Rezystor mamy przylutowany dolną częścią. Górną część mamy w powietrzu, można powiedzieć. Jeszcze tutaj poprawię trochę więcej cyny. No i widzicie, to się wszystko dzieje jak. Nie ma się czego trzymać. Ale w tej serii nie ma wycinania rzeczy, które się nie powiodły, jest pokazane tak, jak to wychodzi w niektórych sytuacjach. Układ mamy przylutowany ponownie. Przemyjemy. Musimy dobrze to przemyć, żeby nam się dobrze trzymała solder maska. Bo jak będzie jakiś topnik czy cokolwiek, no to niestety odpadnie nam albo nie stwardnieje, bo połączy się z tą substancją i niestety teraz go delikatnie podgrzeję. Osuszymy to miejsce przed położeniem solder maski, żeby wilgoć tam uciekła jeszcze i będziemy działać dalej. Teraz nałożę solder maskę. Musi nam coś ten układ trzymać.
będziemy utwardzać. Sobie nadmiar teraz zbiorę. I utwardzamy sobie. Solder maskę mamy utwardzoną. Teraz nałożyłem troszeczkę topnika. Topnika. Co to jest, nikt nie wnika. I będziemy dolutowywać nasz drucik do górnej części tego układu. Dlatego nie chciało nam się przykleić. Użyłem więcej cyny i będziemy próbować ponownie. Sama palm, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I. No i taka ilość powinna nam wystarczyć. I teraz musimy poprowadzić ten drucik na drugą stronę płyty. Mamy go na drugiej stronie płyty. I tutaj muszę go jeszcze raz przełożyć. Na razie dam go koło układu. I zobaczymy, czy tutaj byśmy go puścili. Musimy tak go poprowadzić, żeby śrubki ani jakiekolwiek, jak płytę przykręcamy do obudowy, nie uszkodziły izolacji, więc i mamy go na drugiej stronie i musimy go dolutować właśnie do tych wielkich padów. Jak pamiętacie, tutaj regenerowaliśmy kilka układów. Te wszystkie pady to są właśnie odpowiedzialne za dostarczanie napięcia do naszej matrycy, gdzie jest podświetlana. To wszystko przechodzi właśnie przez tą diodę z oznaczeniem 75. I tutaj sobie go podlutujemy, zobaczymy wstępnie, czy nam nie będzie to przeszkadzało. Chociaż tutaj nie ma żadnych kart ani nic. Troszeczkę dalej jest karta Wi-Fi. Więc chyba to miejsce będzie najbardziej odpowiednie. Przycynujemy do pada kontrolnego, a nadmiar oderwiemy albo ukręcimy najprościej i już. I drucik mamy przełożony.
Teraz zostanie nam to wszystko pomyć. Jak to pomyjemy? No to co nam zostanie? Położenie solder maski na całej długości tego drucika, żeby nam nic tam nie dotykał. Nic nie zwierał. Ale to już zobaczycie w następnym odcinku, czyli w 12, na który serdecznie zapraszam. Jak się podobało, to łapka w górę, jak nie, to łapka w dół. Zostaw komentarz, jeżeli jakiś chcesz. I zasubskrybuj ten kanał. A my się widzimy jutro.